jeżeli nie nie szło podać piłki do środka przez linię albo nie mm -hmm. było bardzo ciężko bo e, piłka była w tym momencie u środkowych obrońców u środkowych obrońców tak bo wiemy że jeżeli środkowy znaczy wiemy to jest do, dosyć częstym zachowaniem że jeżeli środkowy obrońca ma piłkę i jest w środkowym sektorze bo czym to najczęściej wtedy zespół przeciwnika jest najbardziej zorganizowany czyli e, zamyka środek Ponieważ przez środek jest najkrótsza droga do, do zdobycia bramki, więc jest bardzo zawężony, zawężone pole gry. To, co jest ciekawe w tej, w tej analizie, myślę, to to, że odległości, które są w obronie dzisiaj, a odległości, które były w 2014 roku, są innymi odległościami. I też myślę, że skuteczność tego modelu gry była spowodowana tym, że zespoły aż tak dobrze nie broniły, albo może inaczej, te odległości nie były tak wąskie, jak są teraz. Może dlatego, żeby nie zostawiać na bokach miejsca? Nie wiem, to to jest po prostu mój, mój gdzieś tam domysł. Więc jeżeli był moment, w którym nie szło podać piłki do przodu, to najzwyczajniej w świecie rotowali się zawodnicy, i to była nieustanna rotacja. Bardzo często Pajeta, który był takim najważniejszym zawodnikiem w ataku, to, to, to był zawodnik, taki typowy artysta. No to jeżeli on nie otrzymywał piłki, on schodził niżej po piłkę. No i można. Taki wniosek wysnuć, że po prostu najlepszy zawodnik musi mieć najczęściej piłkę. Bo zauważ to, to co jest to co jest, złe w tej szeroko rozumianej tikitacie, to, to to, że najczęściej piłkę mają środkowi obrońcy. A nie zawsze to są najlepsi artyści i nie zawsze to są najlepsi zawodnicy. Więc jakby te rotacje też. Yy, powodowały to, że najlepsi zawodnicy byli przy piłce częściej. Ale powiedz w takim razie, co się dokładnie działo jeszcze jakbyśmy to zobrazowali? Schodził paje w który sektor, w które miejsce? No na przykład bardzo często wchodził na na pozycję wahadłowego. Czy to prawego czy lewego? Mhm. I po to, żeby rozpocząć akcję. Jeżeli A zwa... co wtedy robił wahadłowy, boczny obrońca? Albo wbiegał za plecy, albo, albo wbiegał wyżej. na linię, na linie obrony rywali wyżej, mhm. albo wbiegał między środkowego obrońca a bocznego obrońcy. A Żignak, który był dziewiątką, schodził za, za, za plecy bocznego obrońcy przeciwnika. W strefę bielsy. Do, dokładnie. Tak, dokładnie, zwaną. tak. Czyli tak. właśnie ten boczny sektor za plecami obrońców. Dokładnie, tak. Także także to, to była bardzo częsta rotacja. Dużą też rotacją było skrzydłowy, który się zamienił z wahadłowym, to co mówiłeś, ale również skrzydłowy schodził na pozycję lewego obrońcy, a wahadłowy. Biegł i zabierał mu krycie, czyli, czyli po prostu przeciwnika, mhm. przeciwnika, który krył wcześniej skrzydłowego. Także te rotacje, bardzo ciężko jest je omówić słownie, bez wizualnego dostępu do, do, do wideo, ale no zachęcam do oglądania, bo wtedy się bardzo dużo rzeczy układa. Ja też nie ukrywam, jeden mecz jest tak opisany, że. Jest pokazana ta rotacja. Są zaznaczeni zawnicy różnymi kolorami, żeby było wiadomo kto gdzie biegł później. I powiem uczciwie, że ja robiąc analizę klatka po klatce, sekundę po sekundzie zatrzymując, miałem ciężko to zanalizować, więc podejrzewam, że jeżeli jest to wytrenowany w jakikolwiek sposób, to dla przeciwnika to jest bardzo duże utrudnienie.